Behemoth, pierwszy stworzony potwór lądowy, przypomina kolosalnego hipopotama. Z ogonem większym niż 5 cetrów i kośćmi jak mosiężne rury. Rządzi stworzeniami lądowymi, podobnie jak lewiatan morskimi. Zwierzęta swawolą wokół niego, gdy rozsiada się wśród kwiatów lotosu, trzcin i paproci. Oraz wierzb i gdy pasie się na tysiącu gór. Jest rzeczą sporną, czy Behemoth ukształtowany został z wody, pyłu i światła, czy też po prostu kazano mu powstać z ziemi. Jak również, czy został zrodzony sam, czy też miał niegdyś towarzyszkę, jak wszystkie żywe stworzenia. Niektórzy mówią, że niewątpliwie Behemoth miał towarzyszkę, lecz nie mógł z nią spółkować, gdyż ich potomstwo z pewnością by zmiażdżyłoby świat. Inni, że Bóg przezornie wykastrował samca i odstudził zapędy samicy, lecz oszczędził ją aż do ostatnich dni, kiedy to jej mięso sprawi przyjemność sprawiedliwym. Behemoth zwany jest wołem z domu. Każdego roku, podczas przesilenia letniego, staje na tylnych łapach, jak go nauczył Bóg, i wydaje przeraźliwy, odbijający się echem ryk, który przez następnych 12 miesięcy powstrzymuje dzikie zwierzęta od napadania na bydło i trzody człowieka. Często podnosi swój ogon pokryty gęstym włosiem i pozwala chronić się w nim ptakom niebieskim, a następnie upuszcza go delikatnie, pozwalając zwierzętom naziemnym czynić podobnie. Behemoth, pomimo swojej ogromnej siły, jest taki łaskawy, jaki powinien być dobry król. Troszczy się, by żaden z ptaków nie został skrzywdzony przez zwierzęta, będące także jego poddanymi. Chociaż niektórzy wierzą, że Lewiatan i Behemoth zamordują się nawzajem, to według przepowiedni innych Bóg wyśle Michała i Gabriela przeciwko bydłu potworom, a jeśli nie zdołają ich zgładzić, sam podejmie się tego zadania. Behemoth przypomina dzikiego woła, gdyż z opisu wynika, że błądził po tysiącu gór. Niewątpliwie u źródeł Nilu. Pewnego dnia miał rozpruć lewiatanowi wnętrzności zakrzywionymi rogami. Jednakże z wielu względów należałoby uznać, że chodzi tutaj o hipopotama. Wszyscy trzej autorzy starożytni Herodot, Diodor i Pilinusz, piszący o Nilu, wiążą hipopotama z krokodylem. To, że hipopotam ma ogromną siłę, odwiedza przerośnięte trzciną zakątki rzek, potrafi przez 10 minut przebywać pod wodą, lecz jest roślinożerny i w rezultacie nieszkodliwy dla innych zwierząt, zgadza się z opowieścią o Behemocie. Według Herodota w Pamprenis czczono samicę hipopotama jako żonę Seta. Nazywano ją Tourt, wielka, i uczyniono z niej patronkę ciąży. Lecz nigdy nie przypisywano jej cech ludzkich, jak w przypadku wielu bóstw zwierzęcych. Diodor odnotowuje, że gdyby hipopotamy rozmnażały się bez przeszkód, byłoby to zgubne dla ludzkości i że dlatego niektórzy Egipcjanie zabijają je harpunem. Ten komentarz oraz pochwały Diodora dotyczące troski o przyszłość ludzkości mogły zrodzić ideę nieuniknionej katastrofy w przypadku sparzenia się Lewiatana z Behemotem. Łagodny skądinąd hipopotam stał się siał takie spustoszenie na polach nad Nilem, że już w czasach rzymskich był prawie całkowicie wytępiony. Według Midraszu niemożliwym jest pokonanie Behemota przez kogokolwiek z wyjątkiem jego twórcy, w tym przypadku Jahwe. Późniejsza tradycja żydowska głosi, że na ucznie, na końcu świata, Behemot zostanie złożony w ofierze i spożyty razem z Lewiatanem i Zizem. Hebrajski Behemot jest utożsamiany z perskim Hathoyosh. Przez Augustyna z Hippony utożsamiany był z diabłem. Niektóry kreacjoniści młodej ziemi, jak na przykład Alfred Pahl, identyfikują Behemota z brachiozaurem bądź Diplodokiem. Według nich biblijny opis zwierzęcia, na przykład jego ogon masywny i długi jak 5 cedrów, pasuje do dużych lądowych dinozaurów, ale nie do hipopotama czy słonia.